Cześć, witam Was. Tak jak obiecałam po tygodniu, jak widać, kartony już przeschły, więc dobrze by było je za jakiś czas znowu zamoczyć. Jeszcze jestem przed wyciąganiem kompostu, ale już przyznam szczerze, że się obawiam tego. Będzie to na pewno niewygodne. Na samym początku pokażę Wam, jak wyglądają rzeczywnice, jak wygląda ten kompostownik. Systematycznie tutaj dokładam obierek. Odłóżmy te kartony całkiem gdzieś na bok. O, zobaczcie, one sobie tutaj wchodzą. Akurat może tak nie widać, ale na pewno korzystają z tego kartonu. I na pewno smakuje im ogórek. Bo widać, że są tutaj wyjedzone. O, zobaczcie tutaj. Myślę, że będzie to widać. Spróbuję to może w ten sposób. Nie, chyba ostrości nie złapię. Bardziej niż tak. Myślę, że będzie to dla Was widoczne. I tutaj są takie porobione dziurki, to właśnie przez te dżdżownice. Ok, zobaczmy, co się dzieje w drugim kompostowniku. W zasadzie tutaj nic takiego nie widać, nawet trzcinowic. O, nie, mylę się, tu je widać. Zobaczcie, wytworzyły sobie tutaj dziurkę, nawet widać jedną. Czekajcie, zaraz postaram się Wam to zrobić, co jest dosyć trudne. Jedną, a zresztą spróbujemy tak może. O, nie wiem, czy widzicie, jest tutaj trzcinowica, tutaj jest kolejna. One sobie rozrywają ten karton. No i tam budują dzięki temu kokon, wciągając go w głąb tego kompostu. O, zobaczcie, jak tu wychodzą. Widzicie? Z tego kartonu. Mam nadzieję, że to będzie widoczne, bo tutaj, tak jak mówiłam, jest słabe oświetlenie. Ok. No to tyle, jeżeli chodzi o sam kompost. Może sobie jeszcze otworzymy, żeby sobie tutaj poobserwować. A ja w tym czasie zrobię takie krótkie podsumowanie tego, co zdążyłam zauważyć po tygodniu od przełożenia kompostu, kompostownika tutaj do tych mniejszych pojemników. Patrzcie tylko jeszcze tutaj, jak sobie ładnie żerują. Ok. Więc tak. To, co już udało mi się zauważyć po tygodniu, to są pewne różnice pomiędzy pojemnikami z kranem a tym poprzednim pojemnikiem, które myślę są dosyć istotne w użytkowaniu. Po pierwsze, łatwiej było mi wybierać kompost z tego pierwszego, szerszego pojemnika. Przy tych węższych no, będzie się trzeba nieźle napracować, żeby wyciągnąć już ten przerobiony kompost, no i nie nabałaganić. No, to myślę, że dosyć istotne. Zdecydowanie ten starszy był bardziej wygodny. Druga różnica, która z kolei przemawia na korzyść tych pojemników z kranem, to właśnie to, że posiadają kran. Gdy zbierze się tutaj w nich zbyt dużo płynu, no to w takim pojemniku z kranem będzie mi go łatwiej, dużo łatwiej odlać. No co będzie z kolei z korzyścią dla zarówno roślin, jak i dla moich pleców. No i trzecim takim, powiedzmy, malutkim plusikiem jest to, że przez te plastikowe ścianki można podglądać, co te dżdżownice tam w tych pojemnikach wyrabiają. No i nie ukrywam, że to sprawia mi frajdę. Widać, że sobie robią tu takie korytarzyki. Czasami jest ich mniej, czasami jest ich więcej. Nie wiem, od czego to zależy. Czasami to tu jest aż czerwono. A czasami jest tak, jak teraz widać. Po kilka. Ja też zauważyłam, że wszystko zależy też z której strony kompostownika. Z niektórej strony jest po prostu ich więcej. Ale jest mi ciężko pokazać Wam tutaj, mając jedną rękę, żeby je poprzestawiać ten
kompost i jeszcze być w stanie nagrywać. Ok, no to tyle po tygodniu. Jak macie jakieś pytania albo coś jeszcze mi się nasunie, no to na pewno będę Wam nagrywać kolejne filmiki. Także pozdrawiam Was i do usłyszenia następnym razem.